Witam w Retro Games. Dziś mam dla was coś naprawdę wyjątkowego. Opowiem o Dragon Ball: Budokai Tenkaichi 1, czyli grze, która dała początek jednej z najbardziej epickich serii bijatyk w uniwersum Dragon Ball. Pamiętaj, żeby zostawić lajka i subę, jeśli chcesz więcej materiałów o klasykach gier wideo i o Dragon Ball. Dzięki za wsparcie, lecimy. Dragon Ball Budokai Tenkaichi to seria gier walki osadzona w uniwersum Dragon Ball, stworzona przez studio Spike i wydana przez Bandai Namco Games. Pierwsza część gry zadebiutowała w 2005 roku. Cała seria wyróżniała się dynamicznymi walkami na otwartych arenach, co odróżniało ją od bardziej klasycznych bijatyk opartych na zamkniętych planszach. Premiera. Japonia, 6 października rok 2005. Europa, 21 października rok 2005 USA, 18 listopada 2005 roku Pokazało się na PlayStation 2 i Nintendo Wii Dragon Ball Budokai Tenkaichi Seria, która zdefiniowała bijatyki z uniwersum Dragon Ball i zyskała kultowy status wśród fanów na całym świecie. Dzisiaj przypomnimy sobie, Dlaczego te gry są tak wyjątkowe? Zaczęło się w 2005 roku, gdy pierwszy Dragon Ball Budokai Tenkaichi trafił na PlayStation 2. Była to gra, która na nowo zdefiniowała gatunek bijatyk, oferując pełną swobodę ruchu i ogromne areny, na których mogliśmy walczyć jako nasze ulubione postacie. Wprowadziła ona nowy styl rozgrywki trójwymiarowe walki w pełni otwartych przestrzeniach, w przeciwieństwie do bardziej klasycznych bijatyk 2D. Jednym z kluczowych elementów serii jest olbrzymia różnorodność postaci. Od Goku i Vegeti, przez Friezę, po Majin Buu mamy tu pełną gamę bohaterów i złoczyńców z sagi Dragon Ball, a także epickie transformacje takie jak Super Saiyan, Grey Tape czy formy z GT. Jak Super Saiyan czwarta możliwość zmiany formy podczas walki dodawała niesamowitych emocji. Zbieranie smoczych kul i wzywanie Shenrona to istotna mechanika w serii Budokai Tenkaichi, która umożliwia graczowi dostęp do nowych postaci i przedmiotów, co wzbogaca rozgrywkę oraz umożliwia dalszy rozwój i zdobywanie lepszych umiejętności. Smocze kule dodają element strategii do gry, ponieważ gracze muszą poświęcić czas na eksplorację i zdobywanie ich, aby móc odblokować dodatkową zawartość, co jest częścią doświadczenia w tym uniwersum Dragon Ball. W serii Dragon Ball, Budokai Tenkaichi dostępnych jest wiele postaci, reprezentujących praktycznie każdą ważniejszą postać z uniwersum Dragon Ball, a także niektóre z Dragon Ball i Dragon Ball GT. Liczba grywalnych postaci rosła z każdą kolejną częścią serii, co czyniło te gry jednymi z najbardziej rozbudowanych pod tym względem bijatyk. Gra oferuje także możliwość wyboru różnych form i transformacji postaci. Na przykład Goku może przemieniać się w Super Saiyan 1, 2, 3, a w przypadku niektórych postaci można walczyć zarówno w ich podstawowej formie, jak i w trybie gigantów, na przykład Ozaru. W Budokai Tenkaichi 1 jest około 64 postaci. W grze dostępny jest także tryb World Tournament, który odzwierciedla klasyczne turnieje sztuk walki znane z serii. Gracz może brać udział w turniejach z różnymi poziomami trudności, od podstawowych po mistrzowskie. Walki odbywają się na zamkniętych arenach, gdzie zasady są bardziej tradycyjne. Gracz może wygrać przez wyeliminowanie przeciwnika lub wyrzucenie go poza ring, co nawiązuje do turniejów znanych z anime Tenkaichi Budokai. Turniej dostarcza wyzwania zarówno dla pojedynczego gracza, jak i w trybie wielosobowym, gdzie można rywalizować ze znajomymi. Podsumowując, Dragon Ball Budokai Tenkai to seria, która na stałe wpisała się w historię gier wideo opartych na anime. Dynamiczna rozgrywka, setki postaci i widowiskowe walki sprawiły, że do dzisiaj jest to ulubiona bijatyka wielu fanów. A z nową odsłoną dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym filmie.